Epic Games wypuściło zapowiedź nowego trybu, który niedługo się pojawi. A chodzi tu dokładnie o współpracę Disneya z Epiciem. W trailerze widzimy sceny, które były już kiedyś, a chodzi tu o kolabo z Marvelem czy Star Wars. Lecz zobaczyliśmy również nowe powiązania. W Fortnite pojawi się Avatar czy na przykład Kraina Lodu i o wiele, wiele więcej. Zaraz to przeanalizujemy. W pewnym momencie w zwiastunie pojawia się scena, gdzie widzimy kilka wysp i mamy tu wiele przecieków, co możemy zauważyć w Fortnite w niedalekiej przyszłości. Widzimy kilka wysp, które są ze sobą połączone. Jedną z nich jest po prostu planeta Hoth z Gwiezdnych Wojen. Kolejna wyspa jest podzielona na segmenty z bajek. Widzimy tu część Chłodnicy Górskiej, dom Ralfa Demolki czy Uniwersytet z Potworów i Spółka. I wiele więcej, jak zresztą sami widzicie. Kolejna wyspa jest również podzielona, a przedstawia różne wytwórnie, które tworzą bajki czy filmy z Disneya. Na przykład Lucasfilm czy Marvel. Jest też planeta opierająca się na uniwersum Avatara, a wszystkie te krainy łączy zamek Disneya. W tle widzimy jeszcze czaszkę ze Strażników Galaktyki oraz podejrzewam, że może być to Gwiazda Śmierci. Jestem ciekaw, czy będzie to po prostu nowa mapa Battle Royale, czy po prostu nowy tryb, w którym będzie się można luźno pobawić. Ten zwiastun przypomina mi grę Disney Infinity 3.0, a tą właśnie grę uwielbiałem i chciałbym to zobaczyć jeszcze raz, tylko bardziej rozbudowane. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo dla mnie zapowiada się to wszystko niesamowicie. A tak w ramach ciekawostki, to Disney wykupił 10% Epic Games i zainwestował w nich ogromne pieniądze, jakimi były 1,5 miliarda dolarów. Pieniądze, o których nikt z nas nawet nie śni. Dajcie znać, co sądzicie o tej współpracy. Do następnych filmów. Cześć!